Witam serdecznie w komunikacie drzewiastym i o czym dzisiaj mówić, o czym dzisiaj prawić, o parchu przede wszystkim z uwagi na to, że przeżyliśmy te święta faktycznie w spokoju, natomiast zaraz po świętach okazało się, że przyrost tkanki zielonej jest niebagatelny, jeżeli chodzi o jabłoń przede wszystkim, ale także stadia rozwojowe innych gatunków mocno się zmieniły. Praktycznie z dnia na dzień zrobiła się przepaść. I teraz dzisiaj od rana miałem się zająć komunikatami pisemnymi, a siedziałem na telefonie non-stop, jak nie na prywatnym, to na służbowym, z uwagi na to, że jedni nie mogli się doczekać na ten, inni na ten. I co mam powiedzieć? Czym pryskać parcha? No, kiedyś tydzień temu czy dwa tygodnie temu wspominałem o tym, że owszem, tkanka zielona się pokazała i wpadamy w panikę, a nie powinniśmy, bo czas paniki nadejdzie. I teraz można powiedzieć, jest taki trochę czas paniki z uwagi na to, że nawet osoby, które pryskały w piątek czy w sobotę, jak dzisiaj by zaszły albo były w sadzie, to zauważyły, że przyrost tkanki liściowej, no nie wiem, czy można powiedzieć razy 1000%. Wtedy mówiliśmy o milimetrach niechronionej powierzchni, a w tej chwili mówimy o naprawdę mocnym, zaawansowanym stadium rozwoju z dnia na dzień. I nawet jeżeli dzisiaj opryskamy, to jutro się będziemy zastanawiać, czy jest to wystarczające. No taki czas. Zarodników workowych mnóstwo, jeżeli chodzi o tego parcha. Kotłuje to niczym czarne chmury, co widać też na, powiedzmy, ujęciach z tyłu. Nie brakuje tego. Sporo się już wysiało. To, co się wysiało wcześniej, mogło nie zostać, że tak powiem, spożytkowane, ale to, co się sieje w tej chwili, na pewno będzie chciało godnie przeżyć i z tym możemy mieć duży problem. Dlaczego? Dlatego, że tamten rok był bardzo parchowy. Jak był bardzo parchowy, to chcieliśmy go zwalczyć. Jak chcieliśmy go zwalczyć, to sięgaliśmy po wszystko, co można było. I teraz nikt z nas nie wie, jak dużo mamy ras odpornych w naszych sadach. A trzeba pamiętać, że mówimy o rasach odpornych wspólnych dla całych miejscowości, czy nawet regionów. Z tego względu, że jeżeli ja nie używałem danej grupy środków ochrony roślin, to nie znaczy, że sąsiad ich nie używał. I z tego powodu naprawdę co wybrać, który produkt dopasować, będzie nie lada wyzwaniem i znowu możemy krążyć troszeczkę koło szczęścia. Ja powiem tak, na dzień dzisiejszy wszyscy, co robili w piątek czy w sobotę, jak najwcześniej muszą wjechać do swoich sadów, stosując najlepiej Dithianon. Z uwagi na to, że on może wykazywać także działanie interwencyjne w tej górnej dawce. Natomiast czy jest to wystarczające? Nie wiem. Na pewno ci, co stosowali wcześniej, muszą się liczyć wcześniej niż czwartek, piątek, sobota, a byli przecież tacy, co we wtorek, w środę, muszą się liczyć jeszcze większym przerostem tkanki zielonej, czy można powiedzieć z całkowitym brakiem ochrony. I co teraz zrobić? No albo sięgnąć po sulfisat, na przykład jeżeli jest mokry liść, i opryskać w ten sposób. Natomiast pamiętając, że tu możemy liczyć na działanie interwencyjne, ale na pewno nie na zapobiegawcze, jako tako, więc jeden zabieg po drugim pewnie musiałby być zrobiony, z uwagi na to, że sulfisat nie mieszamy z innymi rozwiązaniami. Przerywamy niejako tylko infekcję i dalej myślimy o tym, jak to zabezpieczyć dalej. Co jeszcze? To przede wszystkim, ale jak Dylan, Daniel, jak najwcześniej ten Dithiano należałoby w górnej dawce połączyć. I czy wystarczająco? Być może, jeżeli będzie dalej tak jak jest, czyli na zmianę wiatry z deszczami albo jednocześnie jedno i drugie, to trzeba pamiętać, że trzeba podejść do tego rozsądkowo i wtedy dać coś dodatkowego jako mieszanina dwuskładnikowa, albo sięgnąć po anilinopirymidyny, czyli tutaj chorus, skala, albo sięgnąć po strobiluryny, może gdyby było zimno, diskus. Za to pamiętając, że jedna i druga grupa jest dosyć mocno uodporniona w naszych sadach, ale jednak w połączeniu z Dithianonem będzie to, czyli z Delanem, Danielem, będzie to na pewno mocniejsze niż sam pojedynczy produkt. I to pewnie, jeżeli chodzi o parcha. Jeżeli, i to jest najważniejsze na ten moment. Natomiast morela kwitła tylko praktycznie weekend.
pięknie było na święta i już praktycznie jest pozamiatane. Mam nadzieję, że sady były zabezpieczone, bo ochrona kwiatów jest najważniejszą rzeczą praktycznie, jeżeli chodzi o ochronę wielu, wielu gatunków sadowniczych, w tym także moreli. No ale trzeba dalej kontynuować, jeżeli takie są zagrożenia. Możemy sięgnąć po laminarynę, która jest też wsparciem. Możemy sięgnąć po bakterie, które mogą być tutaj wsparciem także. Możemy sięgnąć po rozwiązania stricte układowe. Jeżeli nie zrobiliśmy tych zabiegów, dajmy na to switchem w kwitnienie, to czym prędzej taki zabieg powinniśmy dodatkowo zrobić. No i jeszcze wrócę do tego parcha. Wyjście może przedkwitnieniowym będzie też zastosowanie dodyny w górnych dawkach, ale znowu z zastrzeżeniem, że w niektórych sadach te odporności mogą być. Pozostałe gatunki, no grusza w niektórych miejscach kwitnie, w niektórych jest to biały pąk, jabłoń, w niektórych miejscach jest to zielony pąk, w innych miejscach już to jest różowy pąk. Także przyspieszamy. Jak mówimy o białym pąku czy różowym pąku, automatycznie myślimy o kondycji, że to jest moment, kiedy drzewa powinny być w bardzo dobrej kondycji, zwłaszcza jeżeli mówimy o gruszach, więc awalon, biały pąk czy awalon, jeżeli ktoś nie zastosował zielony pąk, mysiełucho zielony pąk, to jest do błyskawicznego wykorzystania, do zrobienia. Wracając do szkodników, no jest ciepło, mimo że deszczowo, jest to czas do walki między zielonym pąkiem, a generatywnym zielonym pąkiem, a różowym pąkiem, do stosowania, do walki z przędziorkami, mszycami, więc tutaj siltak, kapak, ale musi wyschnąć, czyli nie w deszcz, natomiast możemy to robić w okresie także wietrznym. Preparaty siarkowe. To jest też na pewno ten czas, kiedy w okolicach różowego pąka mogą nam ograniczać nie tylko mączniaki, mogą ograniczać także roztocza, czyli przędziorki, pordzewiacze. No ale jeżeli jest mszyca, czy to pyrytroid, czy to acetamipryt, w zależności od tego, co znajdziecie, ale w połączeniu także z produktem typu siltak czy kapak. Jeżeli wrócę do deszczowej pogody, to przy wykorzystywaniu nawet takich produktów jak Delan czy Dithianon, które nie są zmywalne zbyt szybko, warto mimo wszystko sięgnąć także po takie zwilżacze, które z jednej strony ułatwią dotarcie w te zakamarki, z drugiej strony będą zapobiegać spłukaniu tych preparatów. Dodatkowo takie produkty też są i u nas się to Sirocco nazywa, taki produkt godny polecenia. I tak można powiedzieć, żeby się nie rozpędzać na dzisiaj, bo i tak mało czasu i każdy będzie czekać, żeby się wstrzelić. Podsumowując, nie zwlekamy z opryskami, nieważne czy pryskaliście Państwo we wtorek, w środę, w czwartek, czy nawet w sobotę, czym szybciej należałoby zaplanować zabieg, żeby przerwać tą infekcję, która jest, a jest ona groźna, ze względu na mocny przyrost tkanki liściowej i pamiętajcie, że odporności po zeszłym roku mogą Wam dokuczać. Stosujcie często mieszaniny zbiornikowe akurat w tym okresie.